serdecznie. Oraz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste ciało ping z tej strony, kłaniam się nisko, po same kapisko. Yo, jak w tle widzicie, widzimy tutaj panią Zero. Porozmawiamy dzisiaj o całym tym nowym patchu 1.09, tam na kilka detali wejdziemy i tak dalej, itp., itd. I zobaczcie też gameplay z pierwszego DLC dla tych osób, co mają Black Ops Pass. O tym wszystkim dzisiaj pogadamy, tak? Jak to funkcjonuje, co jest dla kogo i tak dalej, itp., itd. A więc zacznijmy od rzeczy widocznych w grze, zanim przejdziemy do gameplay samych sobie i do szczegółów całego tego. Zacznijmy od tego, że mamy nową panią specjalistkę, jest to pani Zero. Tak to wygląda i mamy ją w Black Markecie za nabicie pierwszego levelu. W pierwszej godzinie półtora był mały problem, nie szło jej odblokować, czy tam nawet nie całą godzinę. Ale później to naprawili i jak wbijecie jeden jedyny level w Black Markecie w nowym sezonie, który nazywa się Operation Absolute Zero, to jest w 100% dla wszystkich, całkowicie for free. Każdy to ma teraz w grze, jeżeli to odpali. I tutaj macie to za pierwszy level tą panią specjalistkę Zero. Co ona takiego potrafi, co ona takiego robi, nie będziemy tutaj nie wiadomo jak teraz tego tutaj omawiać, ale jak widzicie ma granat EMP. I ma też Ice Pig. Jest to taki sprzęcik, już to mówiłem w ostatnim materiale, coś co wyciąga jak Crash, coś tam sobie naciska i coś się dzieje, tak? Już wam mówię też co się dzieje. A więc sam ten granat EMP, on wyłącza striki, które są elektroniczne. Przykładowo, jeżeli rzucicie tym w wieżyczkę, to ta wieżyczka po prostu się wyłącza. Stoi spora dalej na mapie, ale już nie strzela, jest bezużyteczna. Do tego przykładowo, jeżeli torka tarczę ktoś postawi, tak? Rzucicie EMP w to, to ta tarcza się wyłącza. Ona co prawda dalej stoi, dalej służy do ochrony, ale nie robi tej fali takiej, tak? Która pali i zabija. Tak to mniej więcej wygląda. Drut kolczasty można tym zniszczyć i tak dalej, itp., itd. Czyli po prostu wyłączać striki, rzucając ten granat. Sam sprzęcik Ice Pig, nie wiem dlaczego to się nazywa Ice Pig, ja bym to nazwał jakiś hacking device czy cokolwiek, ale okej. Nie kłóćmy się o takie pierdoły. Tutaj mamy nawet jakieś trailery do tego, więc sobie to obejrzymy. Ona tutaj hakuje wieżyczkę, cak, cak, cak i nagle ta wieżyczka strzela dla nas. Dokładnie, są striki, które niszczymy, są striki, które hakujemy. Przykładowo Mantisa niszczymy, wieżyczkę przejmujemy, UAV przejmujemy, counter UAV przejmujemy, wyższe rzeczy, jak przykładowo AC-130 niszczymy, helikoptery niszczymy itd., itp., itd. Jeżeli chcecie tym zniszczyć Strike Team, to musicie to bardzo szybko użyć, zanim Strike Team wyląduje na ziemi. W tym momencie, gdzie Strike Team wylądował już na ziemi, to już więcej, że tak powiem, tym nie macie szans cokolwiek zrobić. Nic to dosłownie nie robi. Dokładnie, tu mamy ten granat, zobaczymy ten filmik. Why not? Widzicie drut kolczasty, widzicie tarcze, widzicie miny. Tak, jeden granat, wszystko wyłączone. I czyści tutaj pokoi. Tak to wygląda. Dokładnie, więc to jest nasza nowa pani specjalistka i ja muszę szczerze powiedzieć, fajnie było wczoraj pograć tym na streamie i tak dalej, itp., itd., ale do moich ulubionych specjalistów na pewno ona nie będzie należeć. Na 100% jest dużo, dużo innych specjalistów, które o wiele bardziej mi się podobają niż ona. Jest to ale specjalista dla osób, że tak powiem, które się denerwują na wysokie striki w grze, bo oni nie dają rady nabić, a przeciwnicy ciągle striki puszczają i ich rapią, to tym mają teraz możliwość te striki niszczyć lub nawet przejmować na siebie i robić kille moimi tak jakby streakami. Ja nabijam streaky, a nagle przeciwnik, że tak powiem, zabije mnie moim własnym streakiem, ale po prostu mnie zniszczy w 3 sekundy, jeżeli sobie puszczę AC-130, a ktoś użyje tego specjalisty. Jest to trochę irytujące. Dzisiaj już miałem kilka razy tą sytuację, gdzie postawiłem wieżyczkę, poleciał granat, wieżyczki nie było. Szkoda. Trochę szkoda, no ale co zrobimy? Mówię, trzeba pamiętać o tych innych ludziach. Wolę dalej te darmowe niszczenie streaków niż darmowe nabijanie streaków, jak było w WW2, szczerze mówiąc, tak? Mimo, że mówię, jest to takie... trochę miłości potrzebuje ten specjalista. Powiedzmy tak, wydaje mi się, że ona o wiele rzadziej powinna mieć dostępny ten granat i tak samo o wiele rzadziej na mecz dostępny mieć ten hacking device, bo minimum dwa razy na mecz na 100% to będziemy mieli. I to jest czasami trochę irytujące. Przejdziemy też na szybko przez te pierwsze 100 leveli, bo trochę inaczej to wygląda. To też mówiłem w ostatnim materiale, że tym razem od samego początku będziemy wiedzieć, co dostajemy za który level. I jak widzicie tutaj jakieś wąsy, naklejkę, pierdoły, malunek, kamuflaż, który jest dostępny na wszystkie bronie, to mogę wam też pokazać na szybko. Wejdźmy przykładowo tutaj na Paladyna. Wy musicie u góry pamiętać, że trzeba nacisnąć L1, bo kilka osób już pisało, usunęli mi reaktywne kamo i tak dalej. Nie, one wszystkie są, trzeba nacisnąć L1. I wtedy macie tutaj zakładkę z reaktywnym camo Mastercraft i właśnie camo z Black Marketu. To by było te pierwsze camo, które nawet mi się nie pokazuje teraz na broni. Czekajcie. No okej. Okay. Pokażę wam je w takim razie na innej broni. Nie wiem, o co teraz chodzi.
Masakra działa, wejdziemy na inną broń, spróbujemy tu na innej broni pokazać, bo na tej coś nie zadziałało. Tutaj działa. Okej, no wygląda one tak, nie jest jakieś nie wiadomo jak wyśmienite. Tutaj będziemy mieli drugie, jeszcze do niego nie doszło, na 60 levele w Black Markecie, które już wygląda trochę ładniej. Tak to wygląda. Jedziemy dalej w całym Black Markecie, przejdziemy dla tych, co jeszcze nie odpalili sobie gry, nie grali jeszcze, żebyście wszystko wiedzieli. Kto, że tak powiem, nie chce tego oglądać, niech sobie szybko przewinie, aż już przejdę wszystkie levele. To jest takie kamo, które możemy nakładać na wszystkie bronie. Za piąty level mamy bardzo fajne lub bardzo śmieszne lub ciekawe Kid V dla każdego co innego. Animowany strój dla Ruina. Dokładnie tutaj jakieś naklejki, wizytówki, pierwszą emotkę, tutaj taka potańcuwa. Pierdoły, naklejki, emotki. Na 15 levelu bardzo fajny strój dla pani Zero, ten już widzieliście przed chwilą jak ją samą w sobie pokazywałem, więc nie ma tutaj za długo co siedzieć. Znowu wizytówki, naklejki i tak dalej. Za 20 level jest bardzo, bardzo fajny kamuflaż na Kałacha, reaktywny kamuflaż. Niestety w chwili obecnej nie wiadomo jak go odblokować. Jeżeli mamy ten kamuflaż, mamy znowu taką jakby kamienną wersję, jak to było wcześniej. W różnych to rzeczach, tak, w różnych reaktywnych kamuflażach, niestety teraz nie wiadomo dokładnie, co trzeba zrobić, aby też go odblokować. Grałem wiele, wiele meczy, zrobiłem bardzo wiele killi, to i tamto i co bym nie robił, nie dałem rady tego zrobić. Więc jeżeli ktoś z was tak naprawdę wie, a nie tylko gdyba znowu i wymyśla teorie, nie wiadomo jak, ktoś naprawdę wie, to niech napisze. Bardzo mnie to ucieszy, odblokuję sobie wtedy ten kamuflaż, bo bardzo lubię Kałacha, zresztą jak wiecie. Tutaj znowu wizytówki, naklejki, pierdoły, ludzie to lubią. Tutaj mamy pierwszą broń. To jest Ice Peak, tak? Raczej to się nazywa tutaj Secret Santa i nią chyba trzeba zrobić kilka killi, żeby ona się rozpakowała, tak? Tak mi się wydaje, nawet nie wiem. Może szybko wejdziemy nawet w Editor Class i to zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj usuniemy coś na szybko. Meal Weapons, tutaj mamy to. Zobaczymy, jak to wygląda z kamuflażami. Nie. Coś tam pisało, że trzeba zrobić jakieś coś tam killy, żeby to rozpakować, czy coś w tym stylu, nie mam pojęcia. W każdym razie tak to wygląda. Wróćmy do tego jak najszybciej, cak, 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 to był ten Ice Peak, dokładnie. Tutaj mam znowu jakieś naklejki, wizytówki. Mała pierdoła, ale śmieszy mnie nieziemsko. Mieliśmy to już kiedyś w starszych kodach, czyli kamień, papier, nożyce, z tą różnicą, że tutaj kamień, papier, nożyce polegają na tym, że wyciąga naprawdę kamień, papier albo nożyce. To jest trochę śmieszne. Ale też tylko taka zwykła pierdoła. Tutaj mamy znowu fajne nalepki. Ta nalepka mi się akurat podoba. Wizytówki. Strój do Ruina. Do Profeta, sorry. Który jest bardzo fajny. Nie licząc tej maski, ale maskę można zawsze ściągnąć. Ale strój sam w sobie bardzo mi się podoba. Ale nie wiem dlaczego jeszcze go nie nałożyłem. Znowu jakieś tam nalepki, pierdoły. Strój na 40 levelu znowu do naszego nowego specjalisty Zero. I zaczynamy dochodzić do coraz ciekawszych rzeczy, tak? Tutaj mamy pierwszą postać, Nikolaj na Blackouta. Tak on wygląda. Jedziemy dalej. Wizytówki, jakaś emotka, tutaj Kung Fu Panda, wuhuhuhuhu. I tutaj zaczynają się powoli ciekawe rzeczy. Pierwszy strój na Rikona, który jest naprawdę epic as fuck. Podoba mi się. Mi osobiście bardzo się podoba, mimo że nie jestem ogólnie taką osobą, która się tą całą kosmetyczną sprawą interesuje, ale to akurat szczerze mi się podoba. No nie powiem, że nie. Wygląda jak taki naprawdę samurajski ziomuś. Podoba mi się. Za 50 level mamy broń. Jest to Demon 3XB, jest to SMG, które strzela seriami. Ja już te SMG mam bardzo daleko odblokowane, już mam wszystkie dodatki i tak dalej. I te gameplaye też w tle będziecie widzieć za chwilę, więc wystarczy chwilę poczekać. Tak to wygląda. Już mam też zrobione 91 headshotów, więc niedługo już będzie tak czy inaczej diament robiony. Tak to wygląda z Dark Materem, tak to wygląda z innymi kamuflażami. Na temat samej tej broni w sobie, co mógłbym powiedzieć, jest ok. Jeżeli nie nagrywałbym tego teraz na materiały lub nie robiłbym tej broni na diament, to wolałbym grać Cordite'em, Spitfire'em, Zaugiem. Jest dużo SMG, które wolałbym zdecydowanie niż tego Demona, ale jest on ok, da się nim grać, jest on ok, jest tak, że tak powiem, na równi z tymi innymi broniami, ale wolałbym i tak Cordite'a z operator modem, przykładowo ta broń nie ma wcale operator moda. Może wam pokażę jeszcze raz, jakie dodatki są do tej broni, może to kogoś interesuje. Dwa duże kalibry, uchwyt, szybkie magazynki, hybrydowe magazynki, laser, rapid fire i tłumik, czyli na pierwszy rzut oka wygląda bardzo dobrze. Też te dodatki są bardzo ważne w tej broni, aby ona robiła w ogóle cokolwiek, ale mówię, nie urywa dupy. Od owa pała do ona jest bardzo daleko. Jest ok po prostu. Jest naprawdę, da się nią grać.
ale nie we wszystkich sytuacjach ma się też w ogóle szansę. Fajnie jest to, że ma tłumik, z tłumikiem gra mi się naprawdę wyśmienicie tą bronią, ale i tak, wolałbym wiele innych broni niż tą. Tutaj mamy strój do Crusha, dobra, to jest taki powiedzmy pół na pół strój, trochę ładny, trochę brzydki, jak to woli. Tutaj mamy pierwszy celownik na Recona, znowu naklejki, strój na Nomada. Też taki trochę zbyt świecący się jak dla mnie, ale okej. I tutaj już powoli dochodzimy do rzeczy, których jeszcze nie mam. Mówię, tutaj na 60 levelu bardzo fajny kamuflaż. Shimmer, ale jeszcze tak daleko nie jestem. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze to wbiję. Maski, pierdoły i patrzcie na ten strój. Za 65 level, patrzcie na to. Nie wiem jak wam, ale mnie się bardzo, bardzo podoba ten strój. Jeszcze ten kucyk, nie wiem. Podoba mi się as fuck. Nie mogę nic innego powiedzieć niż to, że podoba mi się ten strój. I to jest strój do Firebreaka. Wygląda według mnie po prostu sexy as fuck. Nie mogę nic innego powiedzieć, po prostu sexy. Very, 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 very fucking sexy. A tutaj znowu jakieś nalepki, pierdoły i tak dalej. Tutaj mamy reaktywny kamuflaż do Spitfire'a. Bardzo mnie to cieszy, bo Spitfire'em bardzo chętnie gram. Tak ono wygląda tutaj. Bardzo, bardzo się już cieszę na ten kamuflaż. Very, very sexy. Dobra, tutaj mamy strój do Sary. Będzie, ale zaraz jeszcze lepszy. Tutaj znowu jakieś naklejki, wizytówki, pierdoły. I tutaj mamy wariant broni. To jest Mastercraft, to nie jest teraz reaktywne kamo, to jest Mastercraft. Wersja ABR-ki, jak widzicie, z samolotem. Odpalimy filmiczek. Bam. Co mam powiedzieć na temat tego samolotu koło lufy? Oh boy, Wandziadzia, ja cię kocham, ale odstaw te dragi, stary, odstaw te dragi, te zioło i ten koksik, to nie robią ci dobrze, stary, co to? Why samolot na broni, stary, ale okej. Pamiętajmy, że ta gra nie tylko dla nas, starszych ludzi jest robiona też dla młodszych, ich to na pewno jara, niech se mają. Tak to wygląda, tutaj znowu nalepki, pierdoły, strój dla Ajaxa, tutaj te ramiona, te czarne takie ramiona i tak dalej, przypominają mi trochę tego gościa z Guardians of the Galaxy, tego takiego też opakowanego gościa, to mi bardzo go jakoś przypomina, nie wiem czemu, ale okej. Jedziemy dalej, znowu wizytówki, pierdoły, nalepki i strój na 85 levelu dla właśnie pani Zero. Very sexy. Very fucking sexy. Mnie osobiście ten strój się bardzo podoba. Jest trochę dupnięte, ale to wygląda jak Dark Matter na postać, wiecie o co chodzi? Ja lubię ten pomysł. A wiadomo, dla każdego co innego, jednym się będzie podobać, drugim nie. Tutaj mamy 88 level, strój na Ruina, nie Ruina, tylko Torka. Tutaj mamy znowu jakąś emotkę, jak jest sandwicha, nalepki, srebki. Celownik do refleksa, czerwony krzyżyk. Jest ok. Kolejna postać na Blackouta, jest to Dempsey. Tak on wygląda. Jedziemy dalej, wizytówki, malunek na ryj. Patrzcie na ten strój do baterii. Z czerwoną pelerynką. Wygląda jak się nazywa? Superwoman. Okej, nie jest bad, nie jest bad. Tutaj jakaś wizytówka, no i za setny level. Oczywiście druga broń, szturmówka SWAT. Wszystko to już mówiłem w ostatnim materiale, ale teraz mogę wam też to przynajmniej pokazać. Ten materiał będzie długi, jak już widzicie, ale chciałem wam wszystko pokazać, co się da. Powyżej następnego levelu jeszcze nie mogę patrzeć, ale co wam jeszcze mogę pokazać? Ja tutaj kupiłem ten za donację podczas streamu, które dostałem. Kupiłem i 48 leveli, jeżeli się zastanawiacie, dlaczego ja już jestem tak daleko. 48 leveli kupiłem, 8 nabiłem. Dodatkowo kupiłem to za donację ze streamu. Nie polecam kupywać, to jest marnotrawienie pieniędzy. Mieć 69 dni na nabicie 100 leveli, gdzie wcześniej mieliśmy 54 dni na nabicie 200 leveli, to już jest aż śmieszne tego nie nabić, więc prędzej czy później na 100% nabijecie, tym bardziej, że dziennie mamy jeden skip, tak, czyli 69 dni, codziennie minimum jeden mecz wygrywając, to jest już 69 leveli nabite, plus jeszcze ten czas, jak się inwestuje na wygranie tego meczu, to już jest praktycznie setny level, tak, więc jest ciężko nie wbić, nawet grając 15 minut dziennie, tak? Więc to już jest prawie niemożliwe nie wbić, więc tutaj wydawać pieniądze jest naprawdę głupotą. Ale mimo to, dostałem naprawdę bardzo hojne donacje podczas streamu i postanowiłem przeznaczyć to na to, aby też na streamie pokazać, jak gram nową bronią. Dokładnie tak to wygląda.
Co wam jeszcze mogę pokazać, to jest ten wariant właśnie Paladyna, bo ten kontrakt też kupiłem i już tego Paladyna odblokowałem. Będziecie mieli też w tle na pewno już jakiś gameplay z tego Paladyna. Tak, mam jakiś tam gameplay. On nie jest... Jestem neutralny dosłownie pod koniec meczu, ale po prostu chciałem wam pokazać, jak ten Paladyn w grze wygląda, jak wyglądają te camo Mastercraft i tak dalej. Więc tak czy inaczej zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Dokładnie, tak to wygląda. I teraz chyba powoli, co jeszcze mogę wam pokazać? Aha, ważne rzeczy, które są w grze. To jest, w opcjach macie teraz możliwość ustawiania sobie różnych czułości podczas celowania z biodra i podczas celowania z przyciągniętą bronią do oka. I to na zwykłych celownikach, jak i na dużych skopach, czyli snajperki i tak dalej, itp. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. I przykładowo, jeżeli gracie na siódemce, tak, ale macie wrażenie, że za powoli się odwracacie lub chcecie grać ogólnie, celować na mniejszej czułości niż się biodrem odwracacie, to nie jest to problemem. Bo możecie sobie tutaj tą czułość podczas celowania zmniejszyć i jazda z koksem, wiecie o co chodzi? To jest naprawdę sexy, ja dopiero będę eksperymentował z tym, więc z czasem dopiero wam powiem, jak w końcu sobie ustawiłem to wszystko. Ale jest to naprawdę czymś cudownym. Co jeszcze mógłbym wam pokazać? Aha, dla osób, które mają Black Ops Pass. Tak, teraz w tym zdaniu tylko dla osób, które mają Black Ops Pass. Sorry, nacisnąłem trochę za dużo guzików. Jest tryb Map Pack Moshpit. Na tych mapach też widzicie, będziecie widzieć zaraz te gameplaye w tle. I też dla osób, które mają właśnie ten Black Ops Pass, tam są dwie nowe mapy multi. Do tego jest jedna mapa zombie nowa. Może wejdę, wam też pokażę, why not. Nie krępujmy się, tutaj mamy wyborze map. Dead of the Night. Tego już wycieki były bardzo, bardzo dawno temu. Czy będę w ogóle w to grał? I don't know. Mam jakiś butelek 421, nawet nie wiem co za butelki są, okej. Tak się na zombiakach znam. I mamy my osoby, które mają Black Ops Pass kupiony. Mamy też postać Reapera w Blackoutie. Tak samo Zero, jeżeli już ją odblokujecie w Black Markecie, tak samo już od razu macie ją dostępną na Blackoutie. Nie musicie żadnych misji robić czy cokolwiek. Od razu jest dostępna. Dokładnie, tak wygląda ten cały Reaper. Nic szczególnego, tak samo, identycznie dosłownie jak wyglądał też w BO3. Może trochę z bardziej więcej detali, że tak powiem, ta postać ma, ten specjalista, ale tak sam w sobie jest identyczny. Dokładnie tak to wygląda. To już też wszystko dla osób, które mają Black Ops Pass, tak? Ten specjalista, te dwie mapy na multika i jedna do zombie. Będzie łącznie 6 takich paków, czyli tak czy inaczej łącznie 12 map. Już widziałem też na internecie, że ludzie coś tam znowu jęczą. Ach, ja czasami nie mogę. Ja po prostu czasami z tymi ludźmi nie mogę. Co ja tutaj mam tyle rzeczy odblokowane? Co za bzdura. Dobra, nie będę teraz robił tego on stream, chociaż tutaj mamy... A, tutaj mam ten strój. Jeszcze raz go można pokazać. Też ktoś widziałem na Reddicie, pisał, że kupił strój, a nie dostał tego decal, tak, tych naklejek. Trzeba po prostu trójkąt naciskać, aby je sobie ustawić. Mówię, ludzie często na Reddicie narzekają, po prostu nie rozumiejąc, jak w ogóle coś funkcjonuje. Tak samo jak ludzie teraz próbują buntować przeciwko całemu Black Ops Passowi, pisząc, że w Black Opsie 3 było 20 map w pasie, co nie jest prawdą, bo były całkiem normalnie 4 DLC, a nie 5 DLC, jak to wiele osób twierdzi w chwili obecnej, tylko po to, żeby trochę podładować to całe, a te 5 DLC, które było, to było dla osób, które robiły preordera. To jest całkowicie co innego, to z sezon pasem nie miało nic a nic do czynienia, ale tak to jest, ludzie próbują wszystko jakoś inaczej opowiedzieć, tylko byle po to, by mieć jakiś powód do narzekania. Trochę smutne, ale co zrobimy? Dla osób, które nie mają jeszcze wystarczającego levelu w Black Passie lub w Black Markecie, macie tryb Blackjack's Gun Game, gdzie możecie wchodzić i grać, że tak powiem, już też tymi nowymi broniami. Tak samo na Blackoutie te bronie już też są dostępne. Do tego mamy znowu tryb, bo ostatnio też ktoś znowu marudził na streamie, że nie ma trybu znowu dla pojedynczych graczy, którzy nie mają teamów. Teraz dodali znowu Mercenary Deathmatch Moshpit, czyli mamy Team Deathmatch i Kill Confirm dla osób, które tylko bez partii mogą tam wchodzić, czyli tylko dla solo graczy. I Treyarch też napisał w swoich patch notesach, że będą starać się teraz co tydzień dawać jakąś inną playlistę dla solo graczy. Dobra, chyba możemy przejść naprawdę już teraz do... Nie, jeszcze jedną ostatnią rzecz wam pokażę, że teraz stroje, tak, wybieracie osobno od malunków na twarzy, czyli możecie obojętnie jaki strój, obojętnie z jakim malunkiem kombinować, dla osób, które to interesuje, mnie nie szczególnie, ale są na pewno jakieś osoby, które to interesuje, tak, możecie sobie tutaj to wszystko kombinować ze sobą.
Jo. Dokładnie tak to wygląda, nie inaczej. Coś jeszcze? Nie, mówię, możemy przechodzić do gameplay, chociaż już 20 minut teraz gadam. I jazda z koksem. Co jeszcze w tym całym patchu i tak dalej się zmieniło? A więc, powiedziałem, co w Black Ops Passie jest, tak? Dla osób, które mają Black Ops Pass, są dwie mapy, je widzicie w tle, i postać na Blackouta i jedna mapa do zombiaków. To jest naprawdę wszystko, co ma do czynienia coś z Black Ops Passem. Cała reszta, cały ten Black Market i tak dalej, te nowe bronie, nowy specjalista, wszystko jest dla wszystkich. Bez Black Ops Passa i tak dalej, itp., itd. Dokładnie. Co mamy? Na Blackoucie trochę mapa się zmieniła i tak dalej, itp., itd. Trochę wygląd tej mapy taki bardziej jesienny. Do tego dodali miejsce hijack na mapie, to jest też, mówiłem już w ostatnim materiale. Troszkę zmienił się balans broni, głównie SDM i Spitfire troszkę zmienili. Do tego też zaraz przejdziemy. Polepszyli nożowanie niby. Fajnie, że dopiero jak już zrobiłem Dark Matter, ale okej. Okay. Znerfili trochę Profeta, polepszyli trochę Firebreaka, polepszyli trochę Sarę. Idźmy najpierw już od razu do faktów. A więc od teraz dosłownie, tak jak wyszedł ten patch, na PlayStation 4 i Xbox One w tym samym czasie, PC dopiero będzie miał tego update'a, ale na PlayStation 4 i Xbox One, co już jest zmienione, tak, gdzie nie musicie czekać na Xboxie tydzień dłużej, co już teraz też macie razem z tym patchem, to jest: zwiększono zasięg noża, od kiedy on zaczyna chwytać, że tak powiem, przeciwnika i go zabijać. Mówię, to jest ten taki niby buff do noża. Znerfili leciutko już trzeci raz Tytana i nie znerfili go tylko na multiku, tylko znerfili go też na Blackoucie i zombiakach, czyli we wszystkich trybach. Po prostu trochę więcej odrzutu ma. Znerfili Profeta, specjalistę Profeta, teraz zamiast 14 amunicji mamy 10. I do tego trzeba celniej celować, aby też on trafił. Nie chwyta już tak bardzo obok, jak trafimy, tak? Wcześniej szło tak strzelić minimalnie obok i tak czy inaczej chwytało. Teraz trzeba trafiać celnie. Firebreak z miotaczem ognia. Teraz ten miotacz ognia ma łatwiej, że tak powiem, palić ludzi. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ja na razie wielkiej różnicy nie zauważyłem, szczerze mówiąc. I w Sara ten jej rewolwer ładuje się trochę szybciej. Co mamy jeszcze? W samej grze w sobie, jeżeli chodzi o te ekia, tak, czyli te duże takie asysty jakby, teraz jest to tak, że można ją dostać też, jeżeli my umrzemy, czyli przykładowo kogoś ubijemy, zabierzemy mu 90% życia i umrzemy w tym momencie, tak, i ktoś dobije go po naszej śmierci, to tak czy inaczej zalicza się tam to, z tą różnicą, że teraz wszystkie ekie maksymalnie liczą się 5 sekund, odkąd my zrobiliśmy mu damage, czyli jeżeli my zrobiliśmy mu teraz damage i on uciekł, to leci czas 1, 2, 3, 4, 5. Jeżeli w tym czasie nikt go nie dobije, to też tej eki już nie dostaniemy. Tak, to jest taka różnica. W trybach customowych, czyli jak idziemy sobie na prywata pograć, dodali już Nuketowna, dodali Gun Game, dodali Safeguarda, dodali te dwie mapy nocne i tak dalej, co jest bardzo dobrą rzeczą. Co mamy jeszcze? Poprawili jakiś tam błąd z RCXD, że nie można było odpalić tam dwóch jednocześnie i tak dalej. Ten dron squadron, tak? Teraz trzeba czekać po starcie, że tak powiem, rundy, kilka tam sekund, aż żeby je odpalić. Wcześniej tego nie było, mogliśmy dosłownie po respie od razu je odpalić na początku meczu. Teraz już tak nie jest. I poprawiono błąd, że gunshipem można było podobnie trafić sam w swój samolot. Nie wiem jak, ale podobno coś takiego było możliwe. To naprawili. Naprawili kilka challenge'y, to nikogo nie interesuje. Co bardziej interesuje, zmienili wymagania, jakie są na Diamencie i Dark Matter, aby też je aktywować. To, co mamy ogólnie za 5, 10, 15, 20, 25, 30 kili. Tak, za 30 kili na Dark Matterze przykładowo mamy ten fioletowy Dark Matter z Black Opsa 3. Teraz nie liczy się, czy umieramy, czy nie. Teraz po prostu nabijamy streak, lub nie tyle co streak, tylko robimy kille. Jeżeli zrobimy 30 pełnych killi tą bronią w meczu, to po prostu mamy ten maksymalny, że tak powiem, rodzaj tego kamuflaża. Nie musimy martwić się o to, czy giniemy, czy nie. Kolejny ruch w kierunku słabszych graczy, którzy nie byli w stanie nabić diamentu w tęczę i nie byli w stanie nabić Dark Matera w wyglądzie BO3 i tak dalej. Dla nich to jest, dla osób oczywiście, które miały tą podniecę z tego, że są na wysokim streaku i odblokowały dany, że tak powiem, wariant tego kamuflaża, to trochę chujowo. Lub, sorry,
i monetyzacja poszła się walić. Dobra, mniejsza z tym. Dla tych osób oczywiście jest to trochę do dupy. Dokładnie tak to wygląda, w reaktywnych kamuflażach dosłownie ta sama historia, nieważne czy umieramy, czy nie umieramy, tak czy inaczej odblokowujemy coraz dalej, że tak powiem, te różne wyglądy diamentu i reaktywnych, i dark matter, i poprawiono ileś tam błędów znowu z padaniem gry, tak, że gra się zawieszała to i tamto, teraz już kilka rzeczy znowu z tym naprawili. W 6 różnych punktach, ale to wam znowu dam w opisie w linku, nie będę wszystkiego tutaj mówił. Co jeszcze tutaj mamy? Był w nocy, popatrz, był taki problem, że wszystkie dark matery się ściągały z broni. Co mecz trzeba było dark matter nakładać na nowo, to już też w międzyczasie jest naprawione. W nocy był patch i zostało to naprawione, nawet jeszcze na streamie jak graliśmy, to już zdążyli to naprawić. W Blackoutie tak samo, na PS4 jak i Xboxie. Teraz już też jest kilka zmian, przede wszystkim zmienili trochę silnik audio, trochę inaczej to teraz wszystko funkcjonuje, ma to funkcjonować lepiej i tak dalej, mamy lepiej odległości, że tak powiem, słyszeć i wszystko i tak dalej, itp. itd. Tutaj co nieco się pozmieniało, trochę więcej, że tak powiem, polepszeń w kierunku osób, które mają 5.1 słuchawki i tak dalej, itp. itd. I bla, 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 dużo różnych rzeczy, to wam też zlinkuję w opisie, ponieważ... mówię, ja nie gram za dużo w Blackouta, więc nie będę też się wypowiadał na temat rzeczy, których tak naprawdę samemu nie mam pojęcia, tak? Co jest najważniejsze, zmienili trochę system armoru, że teraz można go, że tak powiem, naprawiać. To też, ale na ten temat poczytajcie sobie trochę więcej lub oglądacie materiały od osób, które naprawdę dużo w Blackouta grają. Na mapie, mówię, kilka rzeczy się trochę zmieniło, przede wszystkim dodali ten Nuketown i tak dalej, itp. itd. Zmienili co nieco na Hydro, zmienili co nieco na fabryce. I jak już mówiłem, SDM-a znerfili damage tego SDM-a tylko na Blackoucie. Powiększyli czas przyciągania do oka i powiększyli odrzut na SDM-ie. Na Spitfire'ze zmniejszyli damage i zwyższyli odrzut. To są rzeczy, które zdecydowanie robią sens. Dodano też granat dymny na nogach, jeżeli skaczemy z helikoptera, żeby było lepiej można rozpoznać w powietrzu, gdzie przeciwnicy lądują. To jest może ciekawa rzecz. Coś jeszcze. Aha, jak się zabije zombie, mogą teraz rzucić ammo, okej. Okay. Bardzo wiele rzeczy w zombiakach zmienili. Tutaj za dużo nie będę gadał, bo w zombiaki też za mało gram. W każdym razie, jeżeli raz dziennie ukończycie minimum 15 falę w zombiakach, to znowu też skipujecie jeden level w Black Markecie. Tak? Więc opłaca się też raz dziennie 15 leveli zrobić. Dodali te różne tam pierdoły z meldowaniem swoich wyników na internet i tak dalej, itp. itd. Ale to mówię bardziej dla fanów zombiaków samych w sobie. Co mamy jeszcze? To już z tymi kamuflażami pokazywałem i tak dalej, itp. itd. Dobra, przejdźmy do samej operacji Zero, bo jest tego naprawdę bardzo, bardzo wiele. A więc specjalistka doszła i tak dalej, w nocy ją poprawili, żeby... w nocy o godzinie 4 PM plus 9, o Jezus Maria, ale dużo, 13, czyli pierwszej w nocy, o pierwszej w nocy mniej więcej był update do Zero, że nie powinno wyrzucać z gry. Były takie problemy, że przykładowo jeżeli ona akurat teraz hakowała, a ktoś ją zabił, to wyrzucało z gry. Teraz już to niby jest naprawione. Okej. Okay. Te dwie mapy, to już też mówiłem i dokładnie, sama operacja Zero na PlayStation 4, to jest ważne, to są te rzeczy, które u was się pokażą za tydzień na Xboxie i na PC-cie. To jest ten nowy pojazd na Blackoutie, ten nowy wóz, gdzie pasują 3 osoby, jest działko u góry, można nim strzelać. Tu już zrobił bodajże Driftor materiał, że przeciwko ludziom te działko jest naprawdę bezużyteczne, bardziej przydaje się, aby niszczyć inne pojazdy. Dobrze o tym wiedzieć, że nie będzie to overpowered. Dodana ta mapa Hijack, jak już powiedziałem. Charaktery dodane, te Zero specjalistka, jak i Reaper dla osób, które mają Black Ops Pass, to już wszystko też powiedziałem. W zombiakach dodali tą nową mapę, to już też powiedziałem. 100 leveli wam pokazałem w Black Markecie. Nowe bronie SMG wam pokazałem, szturmówki jeszcze nie mam, ale wam mimo to pokazałem. Ten Ice Picker wam pokazywałem. Co jeszcze się zmieniło na PlayStation 4 i Xbox One w tym samym czasie, to jeszcze to, że dodali właśnie ten Blackjack's Gun Game, abyście mogli już tymi nowymi broniami zagrać, jeżeli nie macie setnego levelu, to już też powiedziałem.
Mapak Moshpit to już też powiedziałem, Mercenary Capture Moshpit też już powiedziałem. Wow, ile tutaj mamy rzeczy. Coś jeszcze. Okej, to z Profetem już też powiedziałem i o pierwszej w nocy też poprawili właśnie ten moc z Dark Materem, co już też powiedziałem, że już nie zdejmuje go z broni. Tak samo na wariantach. Do tej pory był problem na wariantach różnych broni, przykładowo ICRC, jeżeli nałożyło się Dark Matter, to tak samo ściągało go co mecz, co było trochę denerwujące. I to wszystko. W sumie to już wszystko. Mówię, na niektóre rzeczy musicie, osoby, które są na Xboxie i na PC-cie, jeszcze poczekać. Na same patche, na same te balanse i tak dalej, itp. Itd. Te rzeczy już są i na PlayStation, i na Xboxie, ale na PC-cie właśnie mają wejść dopiero wkrótce. Jest to za każdym razem ta sama historia. Trwa to czasami tylko dwa dni, czasami trwa to tydzień. Dlaczego oni zawsze więcej potrzebują dla PC-ta? Prawdopodobnie z tego powodu, że konsola jest po prostu tym miejscem numer jeden, tak? Trzeba pamiętać, że biorąc przykładowo teraz WW2 jako statystykę, ilość osób grająca na PC-cie wynosiła 4% łącznej ilości osób, która grała w Call of Duty. Jest to naprawdę malutki procent i te osoby są po prostu całkiem z tyłu w kolejce. Już to mówiłem też nieraz, życzę wam, aby kiedyś się to zmieniło, mimo to, że jest was tak mało, ale koncentracja idzie w kierunku konsol, przede wszystkim PlayStation 4, tam jest najwięcej graczy, do tego jeszcze ta współpraca z Sony, później jest Xbox, a później dopiero PC całkiem z tyłu. A do tego jeszcze na PC trzeba pamiętać, że balans broni jest całkowicie inny niż na konsoli w międzyczasie, ponieważ po prostu na PC mamy myszkę i możemy recoile i takie rzeczy kontrować całkowicie inaczej niż my na padach. I to by było na tyle. Mimo to bardzo długi materiał. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, że wam był przydatny i tak dalej, itp. Itd. Jeszcze raz ludzie, wielkie dzięki za tego ostatniego streama. Naprawdę był sexy as fuck. Mieliśmy momenty, gdzie było powyżej 140 osób i tak dalej, itp. Itd. Większość streamu było minimum 100 tych osób. Było znowu wiele donacji, wiele nowych subów, wiele wszystkiego. Wiele lajków, przede wszystkim prawie 200 lajków osiągliśmy pod tym streamem. Po prostu sexy ludzie, po prostu sexy. Pod ostatnim materiałem tak samo, ponad 150 lajków. Po prostu zajebiście ludzie, bez jaj. Wielkie dzięki. Wolę dziękować niż się prosić, wiecie o co chodzi? I to jest naprawdę rzecz, gdzie naprawdę wielkie dzięki. To było na tyle, dziękuję za wysłuchanie mnie do końca, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, co ważne jest. Jeżeli nie, to pytajcie w komentarzach, to może wam odpiszę, a jak nie, to odpowiem wam w następnym materiale. Bye, bye. Pink Green Brothers.